W 2023 roku suwalska policja odnotowała niewielki wzrost przestępczości na obszarze miasta i powiatu suwalskiego. Na uśredniony wskaźnik wzrostu sięgający zaledwie 1,6% wpłynęły znacząco spadki ilości takich zdarzeń jak bójki i pobicia, czy znacznie mniej przestępstw narkotykowych, ale też i bez wpływu są przyrosty przestępstw rozbójniczych czy gospodarczych. Od 2021 roku powoli, ale sukcesywnie rośnie ilość kradzieży samochodów. W okresie 3 lat nastąpiło podwojenie tego rodzaju zdarzeń. Niepokoi też dynamika przestępstw gospodarczych. W tej kategorii w 2023 roku wszczęto 389 postępowań przygotowawczych, rok wcześniej o 50 mniej. Ogółem suwalska policja w całym 2023 roku przeprowadziła niemal 1900 postępowań przygotowawczych, o 180 więcej niż rok wcześniej. Czyny karalne popełnione przez nieletnich stanowią niewielki odsetek całości, to mniej niż 1%. Za najspokojniejszą gminę powiatu ziemskiego według policyjnych statystyk uznać należy Bakałarzewo, gdzie w ciągu całego roku odnotowano zaledwie 25 czynów karalnych. Na drugim końcu tej statystyki jest gmina Filipów. Tutaj odnotowano ich niemal 3 razy więcej. Ale policjanci z posterunków Filipowie mogą poszczycić się ponad 90% wykrywalnością, co bardzo dobrze o nich świadczy. Najsłabsze wyniki mają policjanci z Rudki Tartak i Bakałarzewa. W obu gminach wskaźniki oscylują w granicach 75-76%. Wciąż istotnym problemem na obszarze działania suwalskiej policji zdaje się być przemoc domowa. Choć spadek jest wyraźny, to każdy taki przypadek jest szczególnie naganny. Według danych za 2022 rok sporządzono 220 formularzy niebieskiej karty, a rok później 112. Policyjne sprawozdanie za 2022 rok wskazywało, że w związku z przemocą w rodzinie zatrzymano aż 128 osób, a rok później 48 osób. Na podstawie opublikowanych danych jednak trudno ocenić, czy ten spadek jest efektem niezgłaszania tego rodzaju zachowań przez ofiary domowych przemocowców, czy następuje faktyczny spadek poziomu agresji wobec najbliższych. Znacznie bezpieczniej zrobiło się na drogach. Od dramatycznego 2017 roku, kiedy zarejestrowano niemal 70 wypadków, ich liczba zasadniczo sukcesywnie maleje i w 2023 roku osiąga 22 zdarzenia. Przekłada się ten wynik również na statystyki ofiar. W 2023 roku w wypadkach na suwalskich drogach śmierć poniosły 4 osoby, o 1 mniej niż rok wcześniej, natomiast obrażenia odniosło 19 osób, o 9 mniej niż rok wcześniej. Policja cierpi na niedobory kadrowe. Stan osobowy funkcjonariuszy wciąż sięga około 230 osób, przy czym na koniec 2023 roku odnotowano aż 20 wolnych wakatów.